morzu krwi i ognia dogasało powstanie. Pierwszego sierpnia 1945 roku, w rocznicę wybuchu powstania, lud Warszawy złożył hołd pamięci poległych bohaterów. Znicz płonący u stóp sarkofagu, wzniesionego na cmentarzu powązkowskim, symbolizować ma wiecznotrwały ogień bohaterstwa i rozpaczliwą, ale niedaremną ofiarę życia powstańców. Z tych mogił, złe z tysięcy sierot i wdów, z tragicznej klęski powstania wyrosła jedność narodu, który we wspólnym trudzie buduje powstańcom pomnik najtrwalszy i najpotężniejszy, zmartwychwstałą ojczyznę. Dnia 1 sierpnia wrócili z Poczdamu prezydent Bierut oraz przedstawiciele rządu jedności narodowej. Jak wiadomo, delegacja polska uzyskała na konferencji Wielkiej Trójki zatwierdzenie zachodnich granic Rzeczypospolitej. W ten sposób wkracza Polska na drogę ostatecznej stabilizacji politycznej i gospodarczej. W dniu 5 sierpnia gościła Warszawa marszałków Związku Radzieckiego Żukowa i Rokosowskiego. Zwycięskich dowódców Armii Czerwonej podejmował w Belwederze prezydent w otoczeniu członków rządu i generałów Wojska Polskiego. Ozdobionej wspaniałymi arrasami sali pompejańskiej odbyła się uroczysta dekoracja obydwu marszałków najwyższym bojowym odznaczeniem polskim, orderem Virtuti Militari z gwiazdą oraz krzyżem Grunwaldu. Prezydent Bierut w przemówieniu swoim podkreślił, że w obydwu dowódcach widzi Polska swych bohaterów, którzy pomogli Rzeczypospolitej wytyczyć nowe granice na zachodzie. Zgromadzone na dziedzińcu palacowym delegacje ludności stołecznej zgotowały znakomitym gościom owacyjne przyjęcie. Warszawa nigdy nie zapomni, że w dniach pamiętnej ofensywy styczniowej wspaniałe uderzenie armii Żukowa i Rokosowskiego przyniosło stolicy wolność i zadecydowało o szybkim tempie wyzwalania zachodnich obszarów Rzeczypospolitej. W
zwycięskim zakończeniu wojny z Niemcami oddziały Armii Czerwonej udają się do ojczyzny. W tych dniach Warszawa uroczyście żegnała wracające do kraju rodzinnego dywizje radzieckie, których bagnety przyniosły Polsce wyzwolenie spod niemieckiego jarzma. Nadszedł czas żniw. Po raz pierwszy lud polski zbierze plony z ziemi, której włodarzem był do niedawna obszarnik. Pierwsze żniwa w odrodzonej Polsce stają się egzaminem dojrzałości narodu, który ujął władzę w swe ręce i buduje ojczyznę na zasadach demokracji i sprawiedliwości społecznej. W nowej Polsce nie zbraknie chleba dla wszystkich, którzy trud swój poświęcili wielkiemu dziełu odbudowy kraju. Thank you.